przyszedł, widzowie, ten dzień. Przyszedł ten dzień, w którym muszę pójść do szkoły. To jest mój najgorszy dzień w życiu. Nienawidzę szkoły i nie chcę do niej iść. No ale niestety, widzowie, zostałem wezwany i muszę tam wejść. Mam już ubraną koszulę i pierwszy dzień w szkole. Pora rozpocząć pierwszą lekcję. Ja mam dosyć, widzowie, ja naprawdę tam nie chcę iść. Zanim jednak pójdę do tej szkoły, to ja chciałbym pójść się spytać Bzyka, co on sądzi w ogóle o tej szkole. Bo nie gadałem z nikim spoza Palionowa o ty... Znaczy spoza Palionowa, boże, z nikim poza Milki na Palionowie. Nie gadałem o tej szkole i o tym, co sądzą o tej szkole. Może oni też nie lubią, może zrobimy zbiorowe wagary na przykład, czy coś tego typu. Nie wiem, ja bym bardzo chętnie to zrobił. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco, filmy codziennie o godzinie 19:19 i o godzinie 14:14 na kanale Szczypso Plus. I najważniejsze, widzowie, 10 czerwca, i tu to jest bardzo ważne, 10 czerwca prawdopodobnie o godzinie 15:15 wlatuje pierwszy vlog na mój kanał vlogowy, pierwszy vlog wakacyjny, który rozpoczyna. Filmy, które będą wrzucane co 2, co 3 dni. Zazwyczaj co 2, w najgorszym wypadku co 3 dni, jeżeli po prostu braknie czasu. Ale już na dany moment mamy gotowe 2 vlogi, więc i są świetnymi vlogami, więc musicie je koniecznie zobaczyć. Czekajcie, 10 czerwca pierwszy film, 12 czerwca drugi, 14 następny i tak w kółko, więc... Mam nadzieję, że będziecie z nami. Dobra, lecę do Bzyka, ponieważ on jest gdzieś tam. Jestem ciekaw, czy on w ogóle dostał książkę też z tym zaproszeniem do szkoły i tak dalej. O, jest w domu. Halo! A o, cześć! Co to są za otwarte drzwi? Hejka, ja nie wiem. Marek, po powiedz mi, jak to jest, że ty masz nową koszulę i już żeś się obsilnił? Jak? No ja nie wiem, wiesz, to nie jest moja wina, po prostu tak mam z natury. Weź głową tak zrób. A wiem, no właśnie, nawet ktoś mijam... Ktoś ci nasmarkał na głowę. Właśnie widzę, ktoś mi jakiś szrekowy drzem wyłożył na tego, na czoło. I ja nie wiem, co to jest, ale nie. Nieważne. Mareczek, musisz sobie wyczyścić głowę niestety, no. No, na pewno, to jest pewne. Dobra, słuchaj, ja do ciebie przyszedłem, bo... Właśnie. No, widzę, że jesteś gotowy tak samo jak ja. Mundurek ci dosłali, dostałeś książkę, zaproszenie do szkoły? Nie dostałem żadnej książki. Co? Ja do szkoły nie idę, no nie ma szans. Nie dostałeś? Nie, niemożliwe, że nie dostałeś. Ja dostałem, Milki dostała. Żadnej nie masz żadnej książki tutaj? Nie mam tutaj żadnej książki, nikt mi to nie... No jak nie masz, jak masz? Co? Co to jest? Ty, co książka? Szkoła w Palionowie? Co? Czekaj, poczytaj sobie, poczytaj. Weź to. Dawaj, na głos. Z wielką przyjemnością... Z wielką przyjemnością zapraszamy do nauki w nowej szkole na Palionowie. Pierwsze lekcje odbędą się już na dniach. Liczymy, że wspólnie zdobędziemy wiedzę, bo wiedza to potęgi klucz. Co? Ej, dobra, to taki żart. Nie, weź to przeczytaj. Ja dostałem identyczną książkę, Co? Nie, no więc nie. Słuchaj, co sądzisz o szkole? Nie. Lubisz szkołę? Ja mam świetny pomysł. Mam nadzieję, że w tej szkole nas chociaż nauczą, jak się bronić przed tymi potworami. Gdzie masz dwa łóżka? Może jak je, jak je wywalić w ogóle z gry, bo by się cię przydało. Marek, czemu zabrałeś łóżko jedno i dałeś na bok, wiesz co, bo nie chciałem, oj, widzę, że tutaj jest tego, nie, sorry. O, Milki left the game, co jest? Co się stało? Nie wiem, Emilia chyba wyszła. Mnie rozbawiło to, że ty to łóżko tutaj leżało i zabrałeś je stąd, żeby nie spać obok mnie. Nie, no bo myślałem, że będziesz mieć z tym jakiś problem, nie, no to po prostu już położyłem obok, no co? Jakie świetne. Normalnie, żeby w Minecraftie nawet o to problem mieć. No dobrze. Nie, po prostu wiesz, wolę dwóch. Okej, rozumiem. Tak na zapas sobie zrobić. Dobrze, rozumiem. Dobrze, nieważne, Mareczek. Co sądzisz o szkole? Lubisz szkołę? Wiesz co, ja powiem tak, ja co bym zrobił z tą szkołą, tutaj widzisz tą lawę, to jest zabezpieczenie, żeby nikt mi domu nie rozwalił. Tutaj bym dał, o tutaj. Gdyby tego szkła nie była, to bym to czekaj, wysadził. To pal, ja jestem tego samego zdania. Pal to z uśmiechem na twarzy. No to jest pewne, to! Jest, tak jest, nikt nic nie wie, ale wiesz co? Najgorzej jak powiedzą, że trzeba z tym się zgłosić na początku do szkoły. Nie, niczego takiego nie będzie, no. No, ale słuchaj, dobra, czyli ogólnie nie lubisz szkoły tak samo jak ja, to dobrze, żeby... Słuchaj, no nie lubię tej szkoły, ja wolę nagrywać filmy na YouTube. To może jakieś wagary, Ej, to jest dobry pomysł, ty, wagary, musimy na pewno ustalić coś takiego. Musimy ustalić, żebyśmy razem poszli na wagary. No to ja proponuję dzisiaj, pierwszy dzień już, pamiętaj. Dzisiaj, nie można chyba dzisiaj, czekaj.
Czekaj, bo ja nie wiem w sumie, a do Emilii byłeś tam, co ona idzie? Ona też dostała wezwanie, no pewnie już się szykuje do tej szkoły, pewnie się zobaczymy w szkole. Ja nie wiem, stary, to jest koszmar po prostu. Czaj, ja nie lubię, ja niektóre przedmioty lubię, jakie ale niektórych przedmioty? Nie lubię. Dobra, jakie lubię? WF lubię, ja lubię informatykę, ja lubię jeszcze jakiś taki prosty przedmiot, no język polski, oprócz przerwa. Ortografii lubię. Przerwa. Co? Przerwa. A, i przerwę. Przerwa. Ulubiony przedmiot. No tak, to też jest ulubiony przedmiot, ale nie lubię matematyki, bo jest bardzo ciężka. Dobra, 7 razy 8, ile to jest? To będzie 49 plus 7, 56. No, ważne, jak sobie policzę, tak, kurczę, taki cwaniaczek, ja cwaniaczek. No, a ty jak liczysz? Ja liczyłem tak, że 7 razy 7. Nie, ja na pamięć znam, wiesz? Akurat. No. Ja nie! Znaczy, ja mam problem tylko, tak, jeśli chodzi o pamięciowe zapamiętanie, to mam problem, jak jest na przykład, nie wiem, 6 razy 9, 7 razy 9, jak są te dziewiątki, to tak rzadko się przez to mnoży, że ja nie pamiętam po prostu że mi się czasem myli. W sensie, ja wiem, że jakby są takie liczby już tradycyjne, że nie wiem, wiem, że jest wynik 72 czegoś, to jest 8 razy 9 chyba? 72? 8 razy... Nie. 8 razy... 8? Nie. To jak nie? Nie. 8 razy 9 to jest 72, no. Bo 9 razy 9 to jest 81. Tak. No więc jakby widzisz, że trzeba się zastanowić i dojdę do tego w miarę szybko, ale nie mam także odstrzału, nie? Ale jeśli chodzi o jakieś inne, wiesz, 5 razy 6, 7 razy 8, 7 razy 6, to wszystko, wiesz, luz, nie? To na spokojnie daje radę. Wiesz, po prostu tabliczka mnożenia ze Szczepsonem, musisz taki odcinek. No dobra, a teraz Mareczek. Ten, jak to się nazywa? Sinus 30 stopni, ile to jest? Jo, no nie gadaj do mnie takich rzeczy. Ja nie wiem, co to jest sinus, kosinus, jakiś pentagram, no nie, pentagramus. Co ja gadam, jakieś te, jak one się nazywają, te takie trójkąty różne, równoboczne. Pitagorasy. Nie, nawet nie neru. Ja to słyszę. A jak jest wzór Pitagorasa, no? A do kwadratu to się równa B do kwadratu razy C do kwadratu. Nie, coś nie, a kwadrat plus B kwadrat ma się C kwadrat. Ale to widzisz, Mareczek, wydaje mi się, że moja wiedza plus twoja wiedza daje nam naprawdę dwójkę, mocną dwójkę. No, w sumie masz rację, musimy jakoś razem zdamy, musimy, ja od ciebie ściągam, to ode mnie ściągasz i albo razem oblewamy, albo razem zdajemy, nie? Tak jest. To jest w ogóle coś. Z tego, wiesz co zauważyłem? Że nie tyś, że ci nacharali na oczy, to ci jeszcze oczy zakleiło. Jak to zakleiło? No masz coś nacharane masz w oczy. Naprawdę? Ej, serio? A wiesz co się stało? Wiesz, że mi mówili właśnie Dave Dave i Yeti mi mówił, że no jeszcze coś się zmieniło w twoim skinie. Coś się zmieniło w twoim skinie i ja nie wiedziałem o tym, że mam 3D takie naplute na oczy, tak? naplute na oczy masz. No napluli mi na twarz. Nie wiem, kto ci naharał, ale ja bym to umył, nie? Tak, ja to umyję, dzięki. Ty jesteś takim menelem, tu zaśliniony, tak. Tu zażygany. No dzięki sobie, bo ty naprawdę wziął Wyjdź sobie, ja na F5 patrzę i ja niczego nie widzę, nie widzę tego, naprawdę. A tak, bo nie widać góry głowy. Tak. Znaczy nie, góry głowy widać, ale tych oczu nie widać, tych góry głowy to jak patrz, jak sobie klikniesz E i przejdziesz myszką na sam dół, to widzisz górę głowy. A, no tak, ale na F5 Ale nie widziałem oczu, że mam takie podwójne oczy, faktycznie, dobra. Ale nie, to czekaj, mi chodziło o to, że masz zielone oczy po prostu. Gdzie ty masz podwójne oczy? Nie, no nie wiem, myślałem, że mam nałożone coś, dobra, nieważne, szybson. Nie, co jest grane, jeśli chodzi o to, wow, że masz... Wow, nie wiem, o co chodzi. Ale my tu się teraz zakręciliśmy, co tak, jest grane. Tak, w ogóle... Mieliśmy tu o szkole rozmawiać. Dobra, wróćmy do tematu szkoły, to jest właśnie najważniejsze. Ej, a w jakiej ławce siedzisz? Tak ja mniej w ostatniej, więcej. Ja tradycyjnie w ostatniej. Tak, żeby najpóźniej wchodzić do klasy i najszybciej z niej wychodzić. Nie, ale to zależy, z której strony są drzwi, bo czasem drzwi są... Najbliżej drzwi, ewentualnie jak są zajęte, akurat ta ławka jest zajęta, to wtedy najbliżej okna, żeby widzieć przyrodę. No, ja też, ja lubię przy oknie siedzieć. Najważniejsze, nie siedzieć w pierwszej ławce, bo pierwsza ławka to wiadomo jest dla kogo, nie? Zawsze wyrzucali do pierwszej ławki, bo tylnie były zajęte, ale no trudno. No i, ale lubiłeś siedzieć w pierwszej? Ja nie, Ponoć jest coś takiego, że jak się siedzi w pierwszej ławce, to się najmniej jest pytanym. A nie wiem, ty naprawdę nauczyciel, coś bo znaczy inaczej, jest jakby coś takiego. Czekaj, ja ci pokażę to pewnie na jakimś przykładzie szkoły. Face to pójdziemy face, tam. Że tak gadasz. No dobra. Że ławka, która jest najbliżej nauczyciela, jest najrzadziej pytaną ławką. Ale to może być prawda, to jest prawda, stary, bo patrz, bo nauczyciel cały czas cię widzi, masz cały czas kontakt wzrokowy z nauczycielem i też ten ziomek, wiesz, ma jakiś chyba przychylniejszy jest bardziej, mi się wydaje. To prawda, ale patrz, czekaj, ja tutaj byłem w tej szkole już raz, tu jest jakaś sala, patrz, możemy na tym przykładzie spojrzeć na salę, patrz, że wydaje mi się, że najmniej pytaną ławką w tych wszystkich byłyby tutaj te dwie pierwsze. Tak.
Ale, no, ale w szkole też jest tak, bo wiesz, bo chodzi o to, że zazwyczaj jak są te pierwsze ławki, to one nie broją, bo nawet nie mogą, nie mają możliwości, bo ono przecież wszystko tak, widzi, nie? Tak, tak, tak. A i dlatego nie są pytani, bo po prostu chcąc nie chcąc są grzeczni, a ci z tyłu, no to tradycyjnie rozruba, nie? I na tych pierwszych ławkach uważasz, bo jak ja byłem na pierwszej ławce, to wiesz, na matmie zawsze uważałem tutaj w pierwszej ławce. No to jest tak swoją drogą sala matematyczna, widzę, że tu są z tyłu nie, liczby, to nie, źle trafiliśmy, wychodzimy. Nie, usuwamy to szybko. Dobra, stary, pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, to odłożyć rzeczy do szatni, ja odkładam. Ja nie wiedziałem, szczerze, ja nie wiedziałem, że faktycznie trzeba odkładać tutaj rzeczy, ja pierwszy, aha, nie, bo ja jeszcze byłem trzeba. Tutaj w szkole i nie odłożyłem wszystkich, no. No to i tutaj jest koniecznie, bo wiesz, bo później, dostałeś nagane? No, naprawdę nie fajnie. Ty już tu, ledwo co się szkoła zaczęła, to już nagane wyrwałeś. No to no, niestety. Udany chłop jesteś, udany chłop. Przez to, że no wiesz, no to rozumiem, czasy. Rozumiem, dobra, słuchaj, ja nie chcę tam iść. Ej, a ja czekaj. Co? Widzisz to? Ty patrz, tam coś co jest. Co za kujonka, widzę ją, siedzi. Nie, ona jako pierwsza po prostu wyszła nie, tutaj. Nie, no po co jest? Przecież to... jeszcze przed czasem, ja idę jeszcze właśnie, na zewnątrz, ja nie wchodzę w ogóle do szkoły. Ja też nie wchodzę, jest przerwa, no co ty kurczę, żebym ja przed przerwą wchodził. Ty to widzisz, patrz co, nie, ja to, nie mogę, to jest ja jak, nie mogę. To jest jakiś żart, pa, biega tam, jest niecierpliwiona. Ja nie mogę, co jej jest, no dobra, nie, już ją świeżą, nie ma takiej ręce, możliwości. Wszystko. Słuchaj Mareczek, ja, no. Słuchaj, chodź, musimy tutaj zaplanować jedną taką akcję, patrz, tutaj w tym miejscu, zazwyczaj, prawda, są w szkole takie osoby, tak, co po prostu pod oknem siedzą, palą papierosy i tak dalej. Da, nielegalne rzeczy, jakieś soczki piją, różne tak, rzeczy. Tak, 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 a później wchodzą, kurczę, slalomem do szkoły. No. To jest po prostu dla nas miejsce, zapraszam. Ej, no, sobie masz rację, ty, takie roślinne. Tutaj, tak, tu pod oknem, tak, żeby nikt nie wiedział, że tylko dym się unosi. Dobra, słuchaj Mareczek, musimy postanowić, co dzisiaj odwalić w szkole, trzeba coś odwalić. Co dzisiaj odwalamy w szkole, ej, słuchaj, ojeju, dzień bez rozruby w szkole to dniem straconym, no trzeba no coś jasne, zrobić. Jasne, że tak, ale wiesz co z Chipsu, no to jest pierwszy dzień, słuchaj, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ty. Ja myślę, pierwszy że mógłbyś, dzień, tak... mógłbyś ten, tą melę z czoła ściągnąć i na biurko rzucić pani, nie? No to zdecydowanie, to trzeba usunąć do tej chwili, bo ja nie wiem, co to ma być, to jest jakieś dziwne, napluli mi na twarz. A myślisz, że ci nie dadzą nagany za to, że jesteś opluty ciągle? Że ale, ciągle ale, ten zobacz, miód ci ale nie, ale patrz jak w krawacie się tutaj ubrę, widzisz ten strój, ja nie, no ja opluskę. Widzę, nie, no ale, no, ale wiesz, no. lepszy czysty sweter niż brudna koszula. Czy ja wiem, no w sumie, może. Bo wiesz, bo... Wiesz, lepiej, wiesz, ja normalnie tak nie chodzę galowo, to już w ogóle, to już dla mnie to ja już jest... Ja też, stary, wiesz jak to obciska ten krawat? No, nigdy w nie życiu. Fajne jest to, a w ogóle zauważ, że wszyscy mają takie same mamy, nie różni no bo się to bo to szkolne jakieś umundurowanie tutaj, wszystkich a, do jednego wora wsadzają, wiesz. Wali coś takiego, jak ja nie wojsku, lubię, jak ja wojsku. Chodzić. Ja bym chciał chodzić w gimnazjum właśnie, w mundurkach i to ja było nie takie... musiałem. No, ja musiałem. Nigdzie nie kazali. Musiałem, a ty musiałeś. Mi kazali, biedny. No. Współczuję ci bardzo. Źle to wspominasz? Źle to wspominasz? Nie, miałem wywalone, wiesz, bo ja chodzę w tym samym cały czas, ale ten, ale... Rozumiem. Ale wchodziłeś właśnie do szkoły w tym mundurku? Tak, chodziłem. A co by się stało, jakbyś nie przyszedł? Ręki. No to tam jakieś minusy, ale szczerze nikt na to nie patrzył. Na dobra, ale czekaj, ale załóżmy, że dostajesz tam minusowe punkty zachowania i co? I ostatecznie dostajesz tam negatywne zachowanie na koniec roku? No mogłeś, zamiast piątki, czwórkę byś mógł oberwać, nie? Wydaje mi się, bo tam ktoś tam miał. Co to za strata, takie... co to za strata? No, ale szczerze, za niechodzenie z mundurkiem to ja bym oddał wszystko, ja bym mógł mieć dwójkę z zachowania. Ja serio. Mareczek, a gdybyś mógł teraz cofnąć czas i wrócić do szkoły, to czy miałbyś właśnie bardziej wylane i być tam bardziej ja rozrywę robił? Ja bym był takim królem, ja bym opanował tą szkołę. Ja bym po dwóch dniach dyrektorem został, co jak ja bym wrócił do gimnazjum, naprawdę. Słuchaj, jak ja bym z tą wiedzą, co miał dzisiaj, wrócił do jakiejkolwiek szkoły, słuchaj, ja bym zniszczył tą szkołę, ja bym był po prostu królem, normalnie byłbym po prostu takim szefem, słuchaj, z tą wiedzą po prostu wszystko bym miał. Mareczek, byłbym najbardziej respektowanym człowiekiem, rozumiem dyrektor w dwóch dniach. Rozumiem cię jak nikt ale inny, każdy serio. Tak ma. Każdy ja, tak ma. Ja w tym momencie jestem rok po ukończeniu szkoły i tego, czego najbardziej żałuję w szkole, to tego, że nie gnębiłem bardziej tych nauczycieli. To jest po prostu... No żałuję, tam można było takie rozruby zrobić, no serio, przejmować gabinet dyrektora. Czy dzisiaj robimy jakąś rozrubę? Nie no, słuchaj, dzisiaj mamy tą wiedzę, którą potrzebowaliśmy, dostaliśmy drugą szansę od życia, żeby naprawić swoje błędy z przeszłości, nie? Więc ja tutaj grzeszy nie będę, na pewno. Dobra, chodź, idziemy na tę lekcję. Pierwszy ponoć język angielski jest, stary. Ja nie wiem, język angielski. Ja się popłaczę, nie? Ja też, nie umiem, ja nie umiem języków w ogóle, umiesz? Ja też, hello, my name is tutaj Bzyko, a to na pewno angielski będzie? Czy Izbin Filip, Izma Kino, Sport? Jakiś inny, no jakiś chiński, Ching Chong, nie wiem jaki, to by było niefajne. Zdra, stwójcie inne takie, nie? No dobra, nie, słuchaj, gotowy jesteś? Jestem gotowy, Szczypson, dawaj, dobra. Wchodzimy, wydaje pora mi się. Pora rozpocząć lekcję, uwaga, wchodzimy. Halo, nie! Co jest grane? Czy ty jesteś nauczycielką? Nie, co?